Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Metro Exodus. Przypominam, że jesteśmy w tej chwili, nie wiem jak to nazwać, w jakiejś zajezdni dla lokomotyw i odbieramy w tej chwili właśnie ten pociąg, drezynę w zasadzie Kriesta. No i musimy tą drezyną dojechać tam do naszej chyba Aurory, z tego co pamiętam. Taki był plan. Otworzyliśmy tutaj już bramę, więc zostaje nam tylko wsiąść do tej drezyny i po prostu jechać do przodu. A my tyłem siedzimy. No tak. Bezpiecznik mamy. Uruchamiamy. O. Aha, czyli robimy tak, no i jedziemy do przodu. Tu już chyba maskę to możemy zdjąć, coś mi się wydaje, no właśnie. Możemy się rozejrzeć na prawo, możemy się rozejrzeć na lewo. No dobrze. Choinka, nie wiem czy zauważyliście, z radioaktywnym znakiem. No tak, jak metalowy to blokuje. A jakieś tutaj... jakieś rozwidlenia, przełączenia, rozgałęzienia. No jasne, że ma drezynę, no nie widzicie. No, o kurde, gdzie my jedziemy? Czekajcie, to chyba... musimy się chyba wycofać. Gdzieś żeśmy na którymś tym rozwidleniu, skrzyżowaniu źle pojechali. A, widzę już chyba, tu jest przełącznik taki oznaczony. Czekajcie, trochę podjedziemy jeszcze sobie do przodu. Dobra, spróbujmy wysiąść. Przy okazji przyłączymy, a zobaczymy też w międzyczasie, co nam tutaj ciekawego gra przyniesie. Jakie fajne suweniry. Nie mogę wskoczyć? No. Pusto. A tutaj też pusto. Dobra, idźmy dalej. Chyba wiem już, jak to trzeba przejść. Tędy wchodzimy, wydaje mi się. Włączmy latareczkę. O! Jest niespodzianka. No cóż. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego w okolicy. Jeszcze sobie troszeczkę tak poeksplorujemy. Tu jest jakaś krewetka, którą żeśmy swego czasu chyba ubili. Jeszcze sobie leży. Dobra, przejdźmy tutaj. Zobaczmy, co tu się dzieje. O, więc podbiegnijmy może sobie
tam na górę. O, tutaj chyba coś mieliśmy kiedyś. Albo i nie. Warsztat. No dobrze, skoro już mamy warsztat, to zobaczmy, co możemy sobie wytworzyć. Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek będziemy wytwarzać, bo chyba większej rzeczy mamy. To, co było nam potencjalnie potrzebne. O, to trzeba wyczyścić. Dobra. I tutaj możemy zamontować co? To jest podstawowa kolba i chwyt. Aha, no dobra, niech będzie. Podstawowa lufa i kompensator. A to jest długa lufa i kompensator. Dobra, niech będzie długa lufa i kompensator. A, i już mi się zabrudziło? Może ta długa lufa była zabrudzona i dlatego. No dobra. To mamy tego więcej. Nie dorobimy. I to mamy wszystkiego tutaj na fulla. No dobra. Czyli co? Tyle. Fajnie. Idziemy w takim razie. Tutaj coś leży. Nie, to nie można tego wziąć. Skoro już mamy to, co potrzebowaliśmy, to wracamy chyba. Jeszcze na górę może zerknijmy. Jakby coś... No... A to dokąd prowadzi? To nie prowadzi donikąd. Dobrze. Wracamy w takim razie do naszej drezyny. No i tyle chyba. Nie widzę tutaj nic. Tam tylko te stworzenia, które wydają dziwne odgłosy. Ale tak poza tym nic tu się za bardzo chyba nie dzieje. Jeszcze zajrzymy do tego wagonu, który tutaj stoi obok. O. Tutaj jeszcze może zerknijmy sobie. Tu nic nie ma raczej, no ale... Ale zajrzeć nie zaszkodzi. No tak, pusto. Dobra. Czyli tu nic nie ma. Tu są już jakieś cysterny, do których zajrzeć się nie da. No dobrze. Przełączamy w takim razie nasz... Czekajcie, tym się przełącza? Nie, tym się przełącza chyba. Nie, też nie. A nie, tak. O, właśnie. Przełączyliśmy. No to wsiadamy do naszego ustrojstwa. I cała naprzód. O, i teraz jedziemy już innym torem. Tak.
Oj, zaraz też będzie pewnie koniec chyba. Z tego co widzę. Daleko żeśmy nie dojechali jednak. A nie, możemy jechać dalej. Myślałem, że... O! Zobaczył nas. A, to jeden. Strzelają do nas. Nie, no niebywałe. Wycofajmy się. Zniszczyli nam szybę. No dobra, musimy coś tutaj podziałać. Ha. Tu mogę coś wziąć? Niby coś jest, ale wziąć nie mogę. Tu też nie mogę zajrzeć. No niedobrze, powiem wam. Bo tu będą strzelać do nas zaraz. Może w ten sposób uda się jakoś tam podejść? W niezauważony sposób. Tu jakiś drut kolczasty. O, strzelają, patrzcie. O, muzyka się zmieniła. Po cichutku, pomalutku podejdźmy sobie. Ale gdzie oni mogą mnie widzieć? Nie bardzo wiem. Może sobie zbierzmy w międzyczasie grzybki. Bo tu widzę, że są. Tu więcej nic nie ma. Chyba. Chyba. A tu są jeszcze. Dobra. Dobra. O kurde. Tam oni byli, ja pierdzielę. Czekajcie. O, na górze. O kurde, ciężko wycelować. Dobra, jeden załatwiony. Dobra. Jeden tam poleciał. Kurde, strzelą w niego, a tu nic. No, bo zaraz będzie po nas. Oj, co ja robię? Czekajcie. Chciałem dopompować i coś nie wyszło. Dobra.
Oj, 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 oj. No. Jest. Ustrzelony. Kurde, strzelam do niego, on nic. O. Dobra, czekajcie. Musimy znaleźć tu inną chyba taktykę. Bo oni nas tutaj w końcu... faktycznie załatwią wcześniej czy później. Przejdźmy sobie, czy ja mogę tędy przejść? O, jak tu mogę dalej się przesunąć, skoro nie mogę, czekajcie. Może kucnę i wtedy będę w stanie jakoś przeskoczyć. O, udało się, dobra. Tu są jakieś puszki. Dobra, zobaczmy co tutaj jest. Może coś ciekawego znajdziemy. O! Dobra. Dobra. Tu był kolejny. To trochę sobie... Dobra, i chodźmy teraz na górę, słuchajcie. Podejdźmy sobie teraz na górę. Zobaczymy, jak tam sytuacja na dachu się przedstawia. Ktoś tu gdzieś chodzi. O. Zobaczyli mnie. Wteczkę chyba sedamy, bo coś słabo tu wygląda. Dobra. Tam za tym jest, widzę, następny. Gdzie tu jest następny? O. Don't fret though, we're gonna...
Akrobacja! Dobra. Dobra. Jeszcze któryś? No gdzie oni są? A, tam jest. Oj, nie tego chciałem. Oj. Dobra, czekajcie. Oj, co ja zrobiłem mądrego? To chciałem. Dobra. Co jeszcze sobie chyba dorobimy czegoś, a mianowicie tych pocisków, bo słabo to widzę, trochę nam tej amunicji poszło. Jest! Czekajcie, skąd on strzela? Nie możemy tędy przeskoczyć. Szkoda. Ale nic nie szkodzi. Pójdziemy sobie tędy. Lodówka. O! Ile tu ciekawostek. Na mnie czeka. O! Kaseta. Odsłuchajmy. Co jest, że nie mogę przeskoczyć? Jest. Dobra. To podniesiemy. No. Co by nasza drezyna mogła wjechać? A my się zaudamy. Tu już nic nie było chyba, z tego co pamiętam. Jakieś tam przetwory mają, ale nie mogę ich niestety wziąć. A, tu jeszcze mamy coś. Dobrze, fajnie. Ja bym chciał sobie tutaj już chyba zejść. Pociąg jest. O.
O, jest. Tak, tak, tak. No i chyba po nich. Chyba mówię, bo muzyczka przestała tak dramatycznie brzmieć, niepokojąco. O! Jest! To, co chciałem, mam. Wejdźmy sobie jeszcze do tego pociągu. Może jakąś latareczkę zapalimy. O, proszę, warsztacik mamy. Coś tu było? Czy mi się zdawało? Coś przez chwilę jakbym... gdzieś mi błysnęło tu przed nosem, no nie wiem. O, tu mamy jakieś ciekawostki, niewiele tego, ale... taka jest skrzynka, ale... aha, mogę tylko wyłączyć światło, no dobrze. Tu więcej nic nie ma. Tu jakaś część. O, tutaj skrzyneczka, niestety nie, niedostępna. O. Nie mogę tam wejść za bar. Nie jestem barmanem i program nie wpuszcza. Gra się burzy. No dobrze. O! Musimy dokładnie to zeksplorować. Tu mogą być ciekawe rzeczy. Czekajcie, a może byśmy sobie, kurczę, tą broń wymienili? Taki wynalazek miałem tutaj jeden. O, to właśnie. To nie lepsze by było? Nie. Wolę tamto jednak. Tą dwururkę. Dobra. Zobaczmy, co tutaj mamy. Czy coś mamy, czy nie mamy. No nie, tu już żeśmy wszystko chyba zabrali stąd. Tutaj też nic nie ma. A pod tym pociągiem, jakbyśmy sobie kucnęli, da radę przejść? Da radę przejść, patrzcie. Czołgaliście się kiedyś pod pociągiem? O! O! No idziemy dalej. Fajny motyw. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma oprócz lampki jakiejś. No to idziemy dalej. Oj, przeczołgam się tędy? No, przeczołgam się. Dobra, latarkę można zgasić. Jedynie co to podładować troszeczkę tą prądnicę naszą. Dobra. Weźmy sobie to, przeładujmy. W razie co i doładujmy. Dopompujmy może, o, dopompujmy. No i chodźmy. Czekajcie, w dobrą stronę idę. Dobra, już się przestraszyłem, że pomyliłem kierunki. Podbiegnijmy, co by było szybciej. O, zmęczyłem się.
No i patrzcie, to nasza cała drezyna, bo lokomotywa to nie jest, drezyna. No, jest. No to jedziemy. Odpalamy i ruszamy. O, szybę nam naprawili w międzyczasie. Patrzcie, już nie mamy tych po pociskach. Dobra. Podczepmy ten wagon. O, jaki piesek z kiwającą główką. Nie wiem, czy pamiętacie, takie pieski kiedyś w samochodach były modne. Tutaj mamy go po lewej stronie. No i dobra, wracamy. Ale kiepów w tej puszce. Także mamy darmową przejażdżkę, możemy okolice podziwiać. A to nasz cały pulpit sterowniczy. Fajnie, kurczę, fajny klimat. Mnie się podoba w każdym razie. Napiszcie, co sądzicie o takim klimacie. Daje taki dreszczyk emocji, jak się na to wszystko patrzy. Lubię takie gry. No. A, przyjechaliśmy pod tym wiaduktem. No dobra. No, dojeżdżamy tak jakby. No, schodźcie starów, bo kurczę, jeszcze was rozjadę. O, hamowanie. No, jesteśmy. Proszę bardzo, to twój miś. Teddy! Are you really back? You're my hero, Teddy. Mom, Teddy's back. No. What do you have to say? Oh, thank you, Uncle Artem. Thank you so much. Artem, come up here. I have something to talk to you about. No już, już. Artem, I don't even know how to thank you. Спасибо. Thank you, Artem. You are the man. I am in your debt. No. Ktoś jeszcze chce z nami zagadać? Hi, Artem. Hi. We've been worried here. Tak? Anna worried the most, of course. Ah. But I told her that the Colonel only sends you on the most important missions because he trusts you that much. Spoko. No.
No dobrze. Mamy 35 minut nagrania, także w tym momencie ja się z wami pożegnam, a w następnym odcinku będziemy kontynuować tak naprawdę chyba od sprawozdania z naszej misji przed głównym naszym szefem. To tyle ode mnie. Pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego spotkania. Cześć!